Dziękuję, że Twój urząd jest, że Twoje słowo, że Twoje urządzie jest moc, że Twoje urządzie jest światło, że to ono daje nam absolutną możliwość odróżniania tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest nieprawdziwe. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za władzę, którą nam dałeś i przez to, że ją mamy, możemy nie tylko myśleć jak Ty, ale działać jak Ty. Jeżeli mamy autorytet nad wszelką demoniczną siłą, to jest na profet, przyjmując swojego słowa takim, jakim ono jest. Amen. Zrobimy sobie tutaj krótkie, takie podstawowe poselstwa dzisiaj, jeżeli chodzi o szkołę. Dwa, może trzy. A potem byłby jeden temat na tych warsztatach. Mieliśmy teraz zjazd, taki ten duży nasz, mówiłem o Duchu Antychrysta. Takie fundamentalne nauczanie, które co jakiś czas przypominam ludziom, żeby pamiętali rzeczywiście o tym, kim jest Chrystus. Uważam osobiście, że problem bardzo duży leży w tym, że człowiek wierzący, który przyjął Chrystusa, nie jest do końca świadomy, jaką siłę posiada. Bo to się potem odbija w realnym życiu. Czy on wie, jaką siłę posiada, czy on nie wie. W Ewangelii Marka 8:29 jest napisane tak. Może przeczytamy od 27. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo mnie ludzie uważają. A oni mu odpowiedzieli, jeden z Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? I to jest takie pytanie, które człowiek wierzący powinien mieć w swojej głowie, za kogo ja uważam Chrystusa, którego przyjąłem. Nie za kogo uważają go inni, nie za kogo uważa go Biblia, ale za kogo ja go uważam. Bo to jest, to tu się rozpoczyna umiejętność skorzystania z tej siły Chrystusa, za kogo ja uważam Chrystusa. W ogóle jest coś takiego w relacji, że relacja, powiedzmy, dwojga ludzi, ona posiada prawdziwą siłę, właśnie przez to, że jest tą relacją. To jest jakiś człowiek X i on się przyjaźni z Y. I tylko między X i Y jest coś szczególnego. Bo X może być wielki, może być potężny, może być to człowiek wpływu, ale nikt inny, jak tylko Y, nie ma z nim takiej relacji. I dla innych X jest niedostępny. Dla Y ten X będzie możliwy. Czyli ktoś ma ojca sędziego Sądu Najwyższego. Teraz to dziecko, które ma ojca sędziego Sądu Najwyższego, jest w zupełnie innej sytuacji niż reszta społeczeństwa. Reszta społeczeństwa, ona nie zna tego człowieka prywatnie.
Ona nie zna, nie wie o tym człowieku zbyt wiele. Jakby ten człowiek jest jakimś tam sędzią, ale dla tego dziecka to jest tata, to jest przyjaciel, to jest kolega, to jest wspólnik do zabaw. Rozumiecie? Ale jest cały czas sędzia Sądu Najwyższego. Dlatego te pytanie Chrystusa, za kogo wy mnie uważacie? Bo on ich zapytał wcześniej, za kogo ludzie mnie uważają. I oni mu powiedzieli, że uważają za takiego, za takiego. I dzisiaj w chrześcijaństwie jest tak, jest masa, potężna masa informacji. Jedni mówią, Bóg jest taki, Bóg jest inny, Bóg robi to, Bóg robi tamto. Bóg albo powinieneś takiego Boga znać, albo takiego Boga. To jest masa tego. Wiecie, jakby to jest podejście od punktu kontaktu, za kogo ja uważam Chrystusa. Ja za kogo uważam. Bo za kogo ja uważam Chrystusa, z takim Chrystusem ja będę miał komunikację i taki Chrystus będzie dla mnie używalny. Nieważne jak dla kogo. Często ludzie oglądają YouTube czy coś innego, mówią, a bo tam się dzieją takie znaki, a bo tam się dzieją takie cuda, na przykład tam jadą. Mówią, bo tam się dzieją takie znaki. Ja mówię, nie. To nie ma, że tam się dzieją takie znaki. Tam po prostu jest jakaś grupa ludzi, czy też człowiek, który ma taką, a nie inną komunikację z Chrystusem. Rozumiesz? To nie chodzi o miejsce, to nie chodzi o to, bo przebudzenie jest w Brazylii. Nie, bo nie ma przebudzenia w Brazylii. Nie wiem, jak się w ogóle interesuje się troszeczkę światem, to o to obejrzeć, gdzie to się dzieje w Brazylii. No weź sobie włącz program dokumentalny o Brazylii obecny. Tam jest szok. Nie ma żadnego przebudzenia w Brazylii. W Brazylii jest dzisiaj gorzej niż kiedykolwiek na świecie. Było w Brazylii. Nowożytnym świecie. Mówicie, bo my jesteśmy ludźmi takiego, jako chrześcijanie, bardzo mamy takie życzeniowe myślenie, my byśmy chcieli, żeby tak było. Tylko to, co nam pokazują w różnego rodzaju felietonach chrześcijańskich obrazów, to jest wycinek życia Brazylii. Maleńki wycinek. Ponieważ kraj jest potężny, ponieważ jest masa ludzi, rozumiecie? To ten wycinek, jakby nacisk na ten wycinek, będzie powodował pewnego rodzaju wpływ społeczny. Ale rzeczywiście jest dramat w Brazylii obecnie. I to nie jest kwestia, że pojadę do Brazylii i będę w ogóle miał potężne dotknięcie Boże. Nie. Nie będzie tak. Wielu ludzi pojechało do Brazylii z Polski. Były wyprawy po namaszczeniu do Brazylii. Jechali do tej Brazylii, wracali i dalej sieją religię gorszą niż wcześniej. Poznali sobie tam kogoś, rozumiecie? Poznali jakąś tam grupę ludzi, przywieźli ich do Polski, rozumiecie? No i tylko nastąpiła jedna wielka szenada. Rozumiecie? Ktoś tam poznał Heidi Becker, skontaktował się z Heidi Becker, przyjechała Heidi Becker do Polski. Zrobili spotkanie z Heidi Becker, ta grupa polska znajomy, cała grupa artystów. Zrobili spotkanie z Heidi Becker. Heidi Becker w pewnym momencie weszła w ten tłum, żeby się tam modlić u ludzi. Oni powynajmowali firmy ochroniarskie ze świata, bo się bali, że sobie nie poradzą. A ona w ogóle była przekonana, że to są wierzący ludzie, ta Heidi Becker. I w ramach tych ochroniarzy, rozumiecie, ze świata, tych ludzi niezbawionych, i kazała im ręce kłaść na ludzi, żeby uzdrawiali chorych. Rozumiecie to? Przecież to w ogóle... My na początku naszego ruchu, ja wysyłałem ludzi w różne miejsca nasze, nie? Mówię, jeździ na konferencje, uczy, bo to jest grupy młodzi w Chrystusie ludzie. W pewnym momencie, pamiętam, Michał Korbel do mnie powiedział tak, proszę cię, już mnie nigdy, nigdzie nie wysyłaj. Mam dość. Mam dość. Pojechałem na spotkanie z Hoganem. Hogan się w ogóle spóźnił, ale Harski 40 minut mówił o tym, rozumiesz,
że nasi bracia z Kościoła katolickiego to są nasi bracia, że oni w ogóle zasiał mnie taką ekumenią, że mi się żyna chciało, że już potem nie mogłem tego pogadać. Dlaczego tak się dzieje? A przecież Hogan przyszedł i opowiadał, co tam robił w Meksyku. Ile osób wskrzesił. Ale tu nikogo nie wskrzesił, jednego umysłu nie wskrzesił. A rozumiecie? Jednego umysłu. Przyjechał tu tłumacz, zrobili w ogóle ten, jak to się nazywa? Tunel uzdrowienia. W tunelu uzdrowienia stały zakonnice, stali mnisi, a potem ja się modliłem o ludzi, bo ktoś powiedział, poszedłem na spotkanie, mówi, tak mnie rwie kręgosłup, ja mówię, ale z tym będę na siebie włożył ręce, na chłopaka nie, chłopak nie patrzy. Taki film jest, Harry z Tybetu. Po cholerę leś tam, las! Żeby mnisi na ciebie. Skąd te rzeczy się biorą? Bo to jest brak zadania sobie pytania, kim dla mnie jest Chrystus. Nie dla kogoś, nie gdzieś, dla mnie, bo to ja poznałem Chrystusa. Ja, Artur Ceroński, poznałem Chrystusa. Ja mam z nim swoją historię. Ja muszę rozwinąć z nim tą historię. Ja muszę rozbudować moją historię z Chrystusem. Ona będzie dramatycznie inna niż wszystkie inne historie z Chrystusem. Bo to mój Chrystus. W cudzysłowie, rozumiecie już. Dlatego Jezus i tutaj pyta, mówi, za kogo wy mnie uważacie? On też, zobaczcie, on chodzi z nim, chodzi z nim. Teoretycznie powinien, przecież wiecie, za kogo mnie uważają, on rozmawia z nim, prawda? Ale on w ogóle zadaje te pytanie, to jest mesjańskie pytanie do ludzkości. Mesjańskie pytanie do ludzkości, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie w Biblii odnajdujemy. Kim, człowieku, dla ciebie jest Chrystus? I na to pytanie sobie w ogóle musi odpowiedzieć niewierzący i wierzący. Dla ciebie, nie dla innych. Nie ma pojęcia, my w to wierzymy, wy w to wierzycie. Nie. Kim dla ciebie jest Chrystus? Chrystus to znaczy namaszczony. Namaszczony to znaczy przyobleczony mocą Ducha Świętego i oddelegowany do konkretnego zadania. Bardzo konkretnego. Namaszczony wie, co ma robić. I posiada wszystkie możliwości, aby wykonać zlecone mu zadanie. A więc, jeżeli człowiek wie, kim dla niego jest Chrystus, to w życiu tego człowieka powstaje pewnego rodzaju przestrzeń szczególnej mocy do jego życia. Bo to namaszczony, czyli Chrystus, wszedł do jego życia ze szczególnym zadaniem. Nie takim, jaki ma wobec kogoś. Rozumiecie? On do twojego życia przyszedł. Jako namaszczony. Czyli jako posiadający moc, tak? I oddelegowany właśnie do zadania z twojego życia. To znaczy, że ja znam Chrystusa. To znaczy, że ja poznałem Chrystusa. Poznałem kogoś, kto ma projekt naprawczy do mojego życia. Do mojego. Do moich problemów. Do moich mankamentów. Dlatego w ogóle wierzący ludzie w ogóle powinni przestać interesować się tym, jak Chrystus działa w cudzym życiu. Rozumiecie? Można tego posłuchać i zbudować swoją wiarę. Można tego posłuchać jako świadectwo i powiedzieć, okej, halleluja. Niech ci Bóg błogosławi. A następnie trzeba wrócić do swojego Chrystusa. Rozumiesz? Możesz wiarę zbudować świadectwem, ale nie możesz w ogóle stworzyć przestrzeni,
której w ogóle będziesz uważał, że On będzie działał w Twoim życiu w taki sam sposób. On będzie działał w stosunku do Twoich problemów, do Twoich kłopotów. Ty musisz Jego takim znać. I to jest to pytanie, czy Ty mnie takim znasz? Tak mnie takim nie znasz, to musisz paść na kolana i powiedzieć, ja chcę Ciebie takim poznać. Bo ja przyjąłem Ciebie jako Pana i Zbawiciela i ja dalej chodzę w swoich problemach. Albo się rozwiązało ich 5%, albo 10%, albo 15%. Rozumiem? Po 10 latach. A to nie tak! Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem u nas w kościele, miałem te spotkania już pasterskie i on mi mówi tam, że coś tam przeżywa, i ja do niego mówię, no to ale to już czas skończyć ten temat, nie? No tak, ale Ty przeżywałeś te rzeczy dużo, dużo, dużo. Ja mówię, tak, bo ja byłem głupszy niż Ty. Ja nie miałem już pasterzy takich jak Ty, ja nie miałem takiego nauczania jak Ty. Ja działałem metodą prób i błędów, ja musiałem odnaleźć tego Chrystusa w ogóle, którego dzisiaj Ty dostajesz na tacy. Także Twoje życie ma być szybsze niż moje, Twoje życie ma być większe niż moje. Ty nie możesz patrzeć, że ja chodziłem w jakimś problemie 4 lata. Ty masz chodzić 4 miesiące na jakoś. Rozumiesz, co mówię? Bo Ty masz w ogóle jasno określone rzeczy. Bo On do Twojego życia przyszedł. Do Twojego życia. Do mojego też przyszedł wcześniej. Ja nie byłem tak otwarty, jak Ty jesteś dzisiaj. Skorzystaj z tego Chrystusa, z tego namaszczonego, z tego w ogóle, co posiada te umiejętności. Ewangelia Marka 8:22-25. I przybyli do Betsejdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę i wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań na ręce i zapytał go, czy widzisz? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają niczym drzewa. Potem znowu położył na niego ręce, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Teraz zobaczcie. Co robi Jezus? Kiedy pada pytanie, za kogo mnie uważacie? Najpierw dokonuje cudu. Na oczach swoich uczniów dokonuje cudu. A następnie pyta, za kogo mnie uważacie. Jezus objawia swoją moc, a potem pyta, kim jestem według was. On ich nie zostawił w niepewności. On im najpierw pokazał cud, a potem powiedział tak. No i co? Za kogo mnie teraz uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? Bóg nie chce, żebyś zgadywał, kim On jest. On najpierw daje Ci dowody swojej łaski, mocy, siły. A potem chce, żebyś stanął na tych dowodach. Każdy z Was się narodził z Bożego Ducha. Masz dowód. I teraz musisz stanąć mocno na tym dowodzie. I skoro Jezus Chrystus zbawił Ciebie od piekła, to oznacza, że Jezus Chrystus może zbawić Cię od każdego problemu życiowego. Wiecie, to jest bardzo proste poselstwo, które ja teraz mówię. Tylko to poselstwo, ono jest zapominane przez ludzi. No bo gdyby nie było zapominane, to by nie było problemów. Ludzie przyjmują zbawienie od piekła, a następnie dalej trwają w swoich problemach, w masie swoich problemów. Przez lata w tym się mówią. Dlaczego tak się dzieje? Oni nie biorą tego materiału dowodowego i nie odpowiadają sobie na pytanie, czy rzeczywiście ten Chrystus, który mnie zbawił od piekła, jest w stanie mnie zbawić od każdego mojego problemu. Czy rzeczywiście tak jest? Rozumiecie? No bo przecież tak wiele mówią. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Ale Jezus tutaj im pokazuje prostą rzecz. Najpierw w ogóle
No to tylko on mnie uważa. Kto ja jestem? Rozumiecie? Podprogowa jest informacja. Co tam się działo? Pod wsią, pamiętacie? Był ślepy. Naplułem mu w oczy. Nie widzi. No to za kogo mnie uważacie? Czy uważacie, że wasze problemy są mniejsze czy większe niż tego człowieka? Rozumiecie? Oni stanęli, uczniowie, przed bardzo prostym złożeniem logicznych faktów. Żaden z uczniów nie miał takiego problemu jak ten człowiek. Żaden z uczniów nie był ślepy od urodzenia. Żaden z uczniów nie był żebrakiem. Żaden z uczniów nie miał takich kłopotów. On na ich oczach uzdrawia ślepego, a potem mówi, no za kogo mnie uważacie, chłopaki? Czy jestem zbyt mały, to jest podprogowy, czy jestem zbyt mały, żeby rozwiązać również wasze problemy? Zbyt krótki jestem na wasze problemy? Jeśli Bóg zbawił cię od piekła, to znaczy, że ten sam Bóg posiada absolutną możliwość, żeby zbawić cię od rzeczy pomniejszych. Bo zbawienie od piekła jest największe. Wszystko inne jest mniejsze. Ale rozumiecie? Wszystko inne jest mniejsze. Choroby, bieda, kłopoty rodzinne, wszelkiego rodzaju problemy osobowościowe, problemy z innymi ludźmi. To wszystko jest mniejsze niż piekło. To mniejsze. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to tak jakbyś patrzył na tego, ślepego człowieka, który został uzdrowiony przez Chrystusa. I Chrystus dzisiaj na ciebie patrzy i mówi, człowieku, za kogo mnie uważasz? Kto ja jestem dla ciebie? Panie, no spotkałem cię 20 lat temu faktycznie, no ale no w ogóle, no właśnie, co? Czemu nie pociągnąłeś tematu? Czemu nie poleciałeś po bańkie? Czemu nie powiedziałeś, Boże mój, skoro wyrwałeś mnie z piekła, to teraz wyrwij mnie z tego, wyrwij mnie z tego, wyrwij mnie z tego! Mój znajomy, jak przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, takie ładne zbawienie, które są ładne, ładne zbawienia i brzydkie zbawienia. Mówię, takie ładne zbawienie. On natychmiast uwierzył w ogóle w absolutną moc. Jeszcze w ogóle nie miał bladego pojęcia o różnych sprawach. Ale rano wstał po swoim przyjęciu Jezusa i miał się, młodym chłopakiem, miał jechać się wykąpać w stawie jakimś tam, nie? I też spadał. On popatrzył w niebo i powiedział tam, jak mnie zbawiłeś wczoraj, tak spraw, że miał słońce, bo chce się kąpać. Jest co oświecić słońce. Ten młody chłopak, zwykły, prosty chłopak. Rozumiecie? Paznokcie mu się uszczyły, takie miał. Coś mu się z paznokciami robiło, z płytką paznokcie. Usiadł, mówi tak, to było jego mówiecy. Jak mi zwoziłeś, to teraz mnie napraw paznokcie. I przestał mu się paznokcie uszczyły. Ktoś mówi, ty, co to jest? No taka wiara, proszę. Taka wiara człowieka. Jak mnie zbawiłeś? Czyli on te zbawienie uznał za najwyższy akt reakcji Boga na ludzkość. A rozumiecie, o czym mówię? On zobaczył, co to jest Chrystus. Co to za zjawisko jest. Ja często do ludzi mówię, Chrystus to nie tylko jest osoba. To jest światopogląd. Chrystus to jest światopogląd, to filozofia cała, rozumiecie? To jest odpowiedź Boga na świat. Jedyna reakcja Boga na skupiony świat to jest Chrystus. To jest ratunek, absolutny ratunek, punktowy, centralny. 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 Zamiast patrzeć, co się dzieje gdzieś, zamiast przyglądać się na YouTube, zamiast w ogóle zazdrościć innym ludziom, albo siedzieć sobie i mówić, o, gdyby u nas było
przebudzenie albo takie rzeczy się działy, to by dopiero. To trzeba po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla mnie jest Chrystus. Bo może Chrystus dla ciebie to jest cienka rzecz. On zbawił mnie od grzechów, idę do nieba. No i to jest wszystko. To jest dla mnie cały Chrystus. No i czasem tak jak mu się przypomni, to mi coś tam dobrego w życiu zrobi. To jest Chrystus. No jak tak masz taki pogląd, to odpowiedzieć taka jest rzeczywiście, no to będziesz miał problemy, będziesz się z niej bój. Tak? Ale jak odpowiesz dobrze na to pytanie, powiesz tak jak ten chłopak, powiesz tak, jak mnie zbawiłeś, tak teraz zadziała tu. Tu uwalniam swoją wiarę. Uwolniłem swoją wiarę w zbawienie wieczne i uwalniam swoją wiarę w ten temat. W ten temat. Uwalniam swoją wiarę. Odpowiedź na pytanie, kim dla ciebie jest Chrystus, zdefiniuje całe twoje życie. Całutkie twoje życie. Ja odpowiedziałem na to pytanie, kim dla mnie jest Chrystus. Popaliłem wszystkie mosty, poburzyłem wszystkie powroty. Rozumiecie? Rozwaliłem w ogóle wszystkie możliwości odwrócenia się od tej drogi, którą mam. No bo po co mi to? Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Po co mi coś, skoro ja posiadam Chrystusa na własność? To tak jakbyś miał czarodziejską różdżkę, zaczarowany ołówek. Rozumiesz, że to jest taka bajka, bo zaczarowany ołówek. Taki chudy chłopiec, proszę ciebie, i kundel. Chodzili przez świat i sobie rysowali różne rzeczy. Potrzebna była drabina, to sobie wsiął, narysował i po niej wszedł przez mur, przyszedł na drugą stronę. Zaczarowaną. A to jest chodzenie z Chrystusem. To jest chodzenie z Chrystusem. Wiecie, demoniczne siły realizmu chcą znieść Kościół. I chcą, żeby Kościół był wpatrzony w jakieś elementy działania Boga gdzieś na świecie. O, tam to tak. Tam to się dzieje. A on mówi, nie, Polska, to nie, to tutaj, to no, absolutnie, nie. To bzdura. Bóg nie działa terytorialnie, bo terytorialność interesuje, wiecie. Wiecie, kogo interesuje terytorialność? Diabła. Jego bardzo terytorialność interesuje. On się na terytoriach rozgaszcza. Albo ma wywalone na terytorium. Bo jest napisane jak wół. Pańska jest ziemia. Amen. Bóg nie interesuje się terytorium, bo to jest jego własność. Rozumiesz? To jak twój dom jest twoją własnością. To jest twoja własność. Cały twój dom jest twoją własnością, ale masz w domu różnego rodzaju robaczki. I te robaczki sobie znajdują swoje terytorium. One sobie tam żyją. One nie chodzą często na inne miejsce, tylko sobie tam żyją. Rozumiesz, jak diabeł. Na jakimś terytorium sobie chce żyć. Ale Bóg nie. Boga interesuje człowiek, obojętnie gdzie, obojętnie jaki człowiek. Rozumiecie? Który uzna, że dla niego Chrystus jest naprawdę Chrystus. Wczoraj opowiadała mi znajoma, jak pojechała do Afryki. I szła sobie przez plażę i podszedł do niej człowiek, bo tam ci tubylcy, to oni tam latają, żeby zarobić na byle czy, znaczy na byle czy, na wszystko chcą zarobić. Jak zobaczą białego człowieka. Więc, no i na niej chciał tam zarobić jakiś ten gość, podszedł do niej. A ona zaczęła mu opowiadać o Chrystusie. Zaczęła mówić się w Ewangelii. I on już nie chciał od niej nic, chciał tylko słuchać o Chrystusie. I on oddał życie Jezusowi tam na plaży. I on miał chory palec. I ona do niego mówi, pokaż ten palec. I on mu jej ten palec dał. I ona się pomodliła i uzdrowiła mu ten palec. I on ją spotkał następnego dnia i mówi tak.
wszyscy w wiosce mówią, przyjdźcie uzdrawiać chorych do wioski. Rozumiecie? W jakimś momencie, podczas tej rozmowy przyczepił się drugi jakiś tubylec i mówi do jej męża, o, widzę, że ci się rozpada klapek, naprawię ci go za 5 dolarów. A tamten pierwszy, co przyjął Jezusa, mówi tak, a ja ci go naprawię za darmo, dla Jezusa. Aż mówię, wow, o co chodzi? Wiecie, ona wiedziała, kim dla niej jest Chrystus. I ona pokazała, kim Chrystus może być dla niego. Chrystus przyszedł do jego życia na poziomie jego potrzeb. Zbawił go od jego grzechów i uzdrowił mu jego palec. To przez takie rzeczy otwierają się bramy królestwa. Za chwilę masz otworzoną wioskę, za chwilę masz otworzone miasto. Rozumiesz? Dlaczego? Bo ktoś zobaczył, kim dla niego jest Chrystus. Poznać Boga to nie oznacza dowiedzieć się nieco o Nim. To nie jest poznanie Boga. Poznać Boga to jest poznać Boga w sposób dogłębny. Kiedy mówi się o poznaniu Boga, Greka używa tego słowa kinosko, które na pewno znaczy bliskość. To jest największa możliwa bliskość. Tym słowem określało się nawet akt małżeński męża i żony. Noc poślubną się tym określało. Kinosko. Zbliżenie seksualne męża i żony. Kinosko. I Bóg mówi kinosko. Tak mnie musisz poznać. I on zawsze mówi w liczbie pojedynczej, on mówi musicie. On mówi ty musisz. Tu chodzi w ogóle o mnie i o ciebie. Kim ja dla ciebie jestem. Jak głęboko ty mnie zaczynasz, to mnie ludzie pytają, a skąd ty wiesz te rzeczy? Ja mówię z Biblii od Boga. Tak po prostu w modlitwie. A ja też się modlę, ale nie wiem, ja wiem, nie wiem, kto dla ciebie jest Bóg. A ja nie wiem, jak te Biblię czytać. Ja nie wiem. Ja wiem, kim dla mnie jest Chrystus. Kim dla mnie jest Chrystus. Dla mnie. Ostatnio rozmawiam z takim człowiekiem i on mówi do mnie, wiesz, no bo mówi, no to ja wiem, że ty jesteś wierzący, że z tym COVID-em, że wiesz, no ale to nie może zawsze, no też wierzący ludzie chorują, wiecie? Ja mówię, ja nie wiem, no ale ja nie. Ja nie wiem, czy wierzący chorują, czy nie, ale ja nie, ja. Ja nie choruję, ja. Ja Artur Cyrowski nie choruję. A ktoś pewnie tak, jak najbardziej, no rozumiecie? Jak Agata była w ciąży, to siostry w Chrystusie do niej dzwoniły, mówiły, no to trwaj w wierze, żebyś tylko urodziła zdrowe dziecko i tak dalej. Trwaj w wierze, trwaj w wierze. Ja patrzę, ona jakoś tu kilka lat temu, jakaś taka kurczę słabnie mi w oczach, ja mówię, no wiesz, to siostra do mnie dzwoniła, że się przeporoniła też no, taka charyzmatyczka, taka już ja mówię, Agata. Ja nie wiem, dlaczego siostra poroniła. 50 sióstr może do ciebie dzwonić i mówić, że poroniłem, będąc w Chrystusie. Ale ty nie poronisz. Bo jest napisane, nie będzie roniącej wśród was. To jest słowo Chrystusowe. A tam poroniła dla mnie. To poroniła, to jest jej prywatna tragedia. Ty musisz wiedzieć, kim dla ciebie jest Chrystus. Kim dla twojej ciąży jest Chrystus. Kim dla twojego dziecka jest Chrystus. Albo ktoś był w Chrystusie i też potracił pieniądze. Ale ja nie.
to Jego imię. Bo to On zna Chrystusa, tak twierdzi, i ja znam Chrystusa, ale to jest dwa różne poznania, moje i Jego, bo On jest inny, ja jestem inny. No tak, ale Chrystus jest ten sam, ja to nic nie szkodzi. Ale moja relacja z Chrystusem jest inną relacją niż Jego relacja z Chrystusem. Na podstawie mojej relacji z Chrystusem ja nie tracę różnych rzeczy. To jest moja relacja. Bo to jest pytanie do mnie, za kogo mnie uważasz. To mi Bóg zadał to pytanie. Artur, za kogo ty mnie uważasz? I wiecie co? I reszta mnie nie obchodzi. Reszta to jest w ogóle jedna wielka ciemność. I ty musisz tak na to spojrzeć. Jakiego Boga ja znam? Jakiego Boga ja doświadczam? Reszta nieważne, niech się pali i pali. Niech chronią, niech tracą, niech wszystko, co na nim chce się, to mają. Każdy wierzy w to tam. Ja wierzę i tak jak wierzę, tak mam. Zresztą każdy tak jak wierzę. Bo każdy wierzy na odpowiedni sposób w Chrystusa. Rozumiecie? Przeczytam to jeszcze raz. I począł ich. Za kogo nie ludzie uważają? Widzą tak. Jedni za Jana Chrzciciela. Była taka grupa, która uważała Jezusa za Jana Chrzciciela. Bo ona wierzyła, że to Jan Chrzciciel stał w grobie. Była druga grupa. A inni za Eliasza, a inni za jednego proroka. Czyli każda z tych grup ludzi, ona miała jakąś wiarę. Jedni wierzyli, że w ogóle Chrystus to jest zmartwychwstały Jan. Inni wierzyli, że to jest Eliasz, który wrócił, bo tak tam napisano w pismach. Inni mówili, że Jezus to jest jeden z proroków. Oni mieli taką wiarę. Czyli to nie było, że oni nie wierzyli. Tylko oni patrzyli na tego Jezusa, który chodzi tam po tej Galilei, rozumiecie? I oni w ogóle mówili, o, Jan wstał z martwych. Jest Jan. Oni mieli taką wiarę. I zgodnie z ich wiarą im się działo. Inni mieli raczej to mistyczne było. Eliasz, jakie to duchowe. Dzisiaj w ogóle ludzie mówią w ogóle, teraz jest duch Eliasza, jedna ojców z synami. To jest takie ładne. Mi się tak te baśnie chrześcijańskie podobają, to właśnie powinien mi wydać w ogóle książkę. Bo to jest takie mistyczne, tak ładnie brzmi. I tam też tak ładnie brzmiało, Eliasz przyszedł. Eliasz. Wiecie, dlaczego na Wigilię się stawia tak w tradycyjnych domach ten talerz do tego gościa? Skąd to się w ogóle wzięło? To jest od Rzymów. To jest ze stołu sabatowego. Na stole szabatowym zawsze jest jeden dodatkowy talerz. Wiecie dla kogo? Dla Eliasza. Bo oni czytają pisma i mówią, Eliasz może wrócić w każdej chwili, czy i może do nas wpadnie na szabat na przykład. To mu miskę naszykują, żeby mu takiego tam nałożyć czegoś. Rozumiecie, o co chodzi? Łatwe. Miska dla Eliasza na stole szabatowym. Rozumiecie? A potem wzięli ci nasi człowieku, zaabsorbowali, bo ta miska stoi dla przychodnia, gościa. Ja to mam taki zrzut z tego wszystkiego w ogóle, że to jest szok, nie? I nie mówią, to prorok. Kiedyś Derek Prince powiedział taką fajną rzecz. Na litość boską. Przestańcie o nim mówić nauczyciel, prorok. Albo uznajcie, że to Bóg w ciele. Albo, że to psychopata. Albo to Bóg w ciele. Albo to psychopata, który zwiódł masę ludzi. Schizofrenik, wiecie? Któremu się wydawało to albo rzeczywiście to powiedzcie. Ale nie nadawajcie mi tych przygodów. Dzisiaj w duchowej rzeczywistości wielu chrześcijan nadaje Chrystusowi przygodki.
Takiego Chrystusa znają. Jakimś tam udadzą przydomek. Jezus jest moim przyjacielem. Dobrze. I on ma taki do Boga. On z nim chodzi. On tam sobie z nim gada. Rozumiecie? Dochodzi co do czego? Zero przyjaciół w moim życiu. Ale to jest jego przyjaciel. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Ten taki tak jest on. Nie wiadomo, co to jest. Mam przyjaciela. Jezusa przyjaciela. I jak przychodzi to do czego? Rozumiem, co chodzi? Zero mocy. Zero wpływu. Ale on ma przyjaciela. Jak ja z takim gościem rozmawiałem, mówi, jeden to jest moim przyjacielem. Ja mówię, kto cię skrzywdził w dzieciństwie? Co ty? Ja mówię, to jest. No to skąd ty wziąłeś tą życie? Wziąłeś tego Boga. Tego Boga. I żeś z niego wyjął jakiś element, który próbuje zatkać swój deficyt. Odrzucali cię przed szkołą? Co ci jest? Znałem dziewczynę, też kiedyś z nami współpracowali, potem się odłączyli, bo na taką stworzyli elitarną grupkę sobie. Grupkę, która w ogóle polegała na tym, że oni mieli szczególną relację z Jezusem. Ona potrafiła wziąć sobie wolne z pracy i pojechać na weekend i być w hotelu z Jezusem. I ona tam stawiała kwiaty, i ona tam stawiała dwie kawki, i ona tak miała cały weekend z Jezusem, tak spędzała. I ona taka podniesiona wracała z takiego weekendu. Zakompleksiona, samotna panna. Rozumiecie? I koniec. I koniec. Wyjęte z Boga, ja w ogóle nie podnoszę tematu, że ona nie przyjęła i do Pana Zbawiciela. Natomiast wyjęła sobie z Boga coś, co jej odpowiadało, czego nie miała w życiu, czego nie osiągnęła na poziomie emocjonalnym. I ona z tym czymś podróżowała przez życie. Kiedy my spotkaliśmy się z tą grupą ludzi, zaczęliśmy ich wyciągać, mieliśmy głosić, uzdrawiać, uwalniać, wchodzimy w środowisko, wjeżdżamy w ogóle w to wszystko, tak? To oni na początku jak najbardziej tak, ale potem mówią, ale ja mówię, ale co? Przecież jesteście narodzeni z Bożego Ducha. No mieszkacie na tym regionie, no wjeżdżamy w ten region. No kurczę, robimy robotę w tym regionie. Tutaj, no tak, ale, no ale to trzeba być z Panem. Mówię, Boże, jak być z Panem? I pamiętam, jak byliśmy w tym mieście ewangelizacji taką dużą, gdzie mieliśmy rzeczywiście, zainwestowaliśmy w to czas, dużo rzeczy, żeby ich budować, a oni sprowadzili jeszcze takie, ja nie wiem, jak to nazwać, dwie postacie, które tam sobie rozstawiły stolik i tłumaczyły sny. I przyszedł lider tej grupy i mówi tak rano, to już przyjdzie ewangelizacja i mówi tak, śniła mi się dzisiaj w nocy martwa ryba, ta jedna postać. Potem z tymi postaciami porozmawiałem z jedną, z drugą postacią. Ta jedna postać powiedziała, to jest cel od Pana i to oznacza, że ta cała ewangelizacja nie ma sensu. Bo to same zdech ryby się będzie mówić. Tu wszystko jest, mówię, lepiej. Wziąłem potem te dwie postacie, to były dwie dziewczyny, wziąłem je obydwie, mówię tak, posłuchajcie, dopóki będę mieszkał w Polsce, jeśli kiedykolwiek was zobaczę, w miejscu, gdzie głoszą na świecie, to wam skopię dupy. Jednej dupy. Potem palę ten stolik. I ostatni raz wyjadę się w naszym środowisku. Nigdy więcej. Więc zabieracie się. Czarownicy wie. Narodzone z Bożego Ducha. Ale duże co robią. To inwestycja, ludzie się nawracają. Człowieku, zakonnicę przyprowadziliśmy do Jezusa. Zakonnica następnego dnia jechała do Lourdes z jakąś grupą, rozumiecie, autokarę. Została oszczona w Duchu Świętym,
przez ten mikrofon, taki on Duch Święty rozsadził, że wzięła ten mikrofon w autokarze, zaczęła głosić w drodze do lud. Rozumiecie? Całą autokarowi przyprowadziła cały autokar ludzi do Jezusa, którzy jechali w ogóle na spotkanie w ogóle w lud z jakąś marką, czy tam się mieli. Rozumiecie? Tylko efekt takiej ewangelizacji. A tam jest tutaj człowieku Jasnowic, mnie mówi, że to martwa ryba, bo tamtemu się śniła. A tamten znowu, założony jak piątek w Pankraty, bo on chce siedzieć z grupką ludzi i śpiewać sobie przyjaciela mam. No jak to się ma do tych rzeczy? Oni sobie tak, oni takiego Chrystusa poznali, no taki Chrystus. I wtedy potem mówi, Pan mnie tak prowadzi. Jak? No tak. No nie znam takiego Pana. No ten Pan, tak jak prowadził tych 12, tak prowadzi innych. Bo to jest prawda. Ten Pan to prawda jest. Wszystko co robił, co myślał, jakie miał koncepty, to prawda. Pan tak prowadzi, najwyżej to rozwinie. Najwyżej to będzie rozwinięty, ale tak. Dlatego nie zapytam, za kogo wy mnie uważacie? Też mnie uważacie za Eliasza? Też będziecie bajki opowiadać? Też mnie uważacie za jednego z proroków? Też mnie gdzieś tam w ogóle schowacie w jakiejś niszy? Za kogo? Za Jana Chrzciciela mnie uważacie? Uważacie, że co to jest? Reinkarnacja? Rozumiem. No bo to reinkarnacja jest. No bo to jest normalna, chora wiara w reinkarnację. To Jan Chrzciciel, a przecież on jest niepodobny do tego. No wszyscy wiedzą, skąd pochodzi. To nie jest Jan Chrzciciel. Ale jest w nim Duch Jan Chrzciciel. Szok. Jeśli ktoś do mnie mówi, że ja mu nie zrobiłem przykrości wtedy, natomiast mówię, w tobie jest Duch Eliasza. Ja mówię, nie ma we mnie Ducha Eliasza. No. Jest we mnie Duch Jezusa Chrystusa, tak jak we wszystkich wierzących. I mój osobisty, prywatny duch, Artura Cereckiego, takie dwa duchy. Nie mam Ducha Eliasza. Duch Eliasza, nie wiesz, gdzie jest Duch Eliasza? W niebie. Spotkasz się z nim tam. Z Duchem Eliasza. I ci opowiada, jak się jeździ na ognisty wyzwanie. Prosto. W tobie jest Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty, Duch Boga i twój prywatny duch, tak? Którym jesteś ty. To jest Bóg. Jesteś taki, jakiego znasz Jezusa. Przeżyjesz swoje życie tak, jakiego znasz Jezusa. Wpłyniesz na świat tak, jakiego znasz Jezusa. Rozwiniesz relacje z ludźmi takie, jakiego znasz Jezusa. Nic innego nie zrobisz. Dlatego to pytanie, za kogo mnie uważacie, to jest pytanie, które człowiek musi sobie sam wykrzyczeć do własnej duszy. Za kogo, duszo moja, uważasz Jezusa Chrystusa? I musi zweryfikować swoje życie. I musi stwierdzić, że rzeczywiście w moim życiu nie przejawia się pełnia Chrystusa. I nie dlatego, że ja nie chodzę, nie uzdrawiam, masowo nie uwalniam, tylko dlatego, że trwam w swoich problemach, bo to na tym poziomie się rozmawiamy. Bo mówimy tutaj o Chrystusie, czyli Zbawcy przede wszystkim. Czyli jeżeli dalej człowiek siedzi w różnego rodzaju bałaganach życiowych, wewnętrznych, zewnętrznych, to znaczy, że on słabo zna Chrystusa. To jest cierpie, co on ma. I musi się z tym w ogóle zmierzyć. Musi w ogóle przyjść przed Boga i powiedzieć, tak mam, Panie Boże. A nie chcę tak mieć. I nie muszę tak mieć. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus. To
odpowiedź. Zobacz. Ty jesteś Chrystus. Czyli Ty jesteś namaszczony i posłany do mojego życia jako Zbawiciel wszystkiego. Rozumiecie? Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus. Ty jesteś ten namaszczony przez Boga, czyli ten przyobleczony mocą, który ma dostęp do mojego życia we wszystkich najdrobniejszych elementach. Ty jesteś ten wyposażony przez Boga fachowiec, który ma wszystkie narzędzia, aby wyregulować moje życie. Piotr ma objawienie. Ono jest inne niż te poprzednie objawienia. To nie Eliasz, to nie w ogóle Jan, to nie w ogóle prorok. Rozumiesz? Nie to, że Bóg to jest mój Bóg, Bóg to jest mój ojciec, mój to jest mój tak. To jest mój przyjaciel. To jest Bóg kompleksowo wjeżdżający w twoje życie. Bóg, pełna opcja. Pełna opcja do życia ci wjechała. Pełna opcja. Pełna opcja. Nie wyciągaj z tego najdrobniejszego elementu. To pełna opcja. Tak jak wsiadasz do samochodu. Rozumiesz, wysokiej klasy, to jest pełna opcja. To wszystko w ogóle razem tam jedzie. Rozumiesz, o co chodzi? Razem, to razem tam jedzie. Dlatego potem powstają takie kościoły częściowe. My jesteśmy kościołem proroczym, my tacy bardziej ewangelizacyjni. O, my to się tak zajmujemy ludźmi bezdomnymi. Skąd się to bierze? My mamy takie objawienie. To jest związane z indywidualnymi jednostkami, które tam są w tych kościołach. A przede wszystkim z przywództwem, które takie coś zna. Takie coś tylko widzi. Rozumiem? Takie coś. A jak ktoś tam się w ogóle innego miałby w tym pojawić, to jest w ogóle jakieś tak. Nie, nie, bo my tacy, w zasadzie z takim człowiekiem też miałem, bo mówię, to my, nasz kościół jest taki proroczy, a nie ma proroczy kościoły. Jaki kościół proroczy? Nie ma takiej funkcji, nie ma specjalizacji. Mówię, czytałeś kiedykolwiek Biblię? Czytam. Patrz, no czytam. Mówię, czytałeś do kościoła proroczego w Koryncie. Nie ma tak napisane? No to nie ma. Bo tam nie ma funkcji. Kościół to jest kościół, to jest ciało Chrystusa. To jest pełen Chrystus. Ale żeby tak mówić w kościele, to trzeba indywidualnie tak go przeżywać. Bo jak jednostki w kościele go nie przeżywają indywidualnie w kompleksowy sposób, rozumiecie? W kompleksowy sposób, to nie będzie tego przeżywał kościół. Nie będzie przeżywał kościół. Bo kościół będzie przeżywał w ogóle tak, jak przeżywa w ogóle Chrystusa poszczególna jednostka. Czyli tak jak poszczególna jednostka w kościele wie, kim dla niej jest Chrystus, tak będzie to przeżywał kościół. I taki też Kościół będzie miał wpływ rzeczywiście. Dlaczego ja o tak bardzo podstawowej rzeczy mówię tutaj? Bo ta szkoła, jakkolwiek tu z nas wiemy, jest... mi zależy, żeby zarówno wy, jak i ludzie, którzy tego słuchają później, oni naprawdę sięgnęli po sukces związany z Chrystusem. Bo ja 20 lat temu poznałem tego Chrystusa. Na początku go poznałem jako mojego Zbawcę od wiecznej śmierci. Tak go poznałem rzeczywiście. To było moje pierwsze poznanie z Chrystusem. Narodziłem się z Bożego Ducha. Ożył mój duch, stałem się nowym człowiekiem. Ale to zaczęła się też przygoda w pewnym sensie mowa. Która ta przygoda prowadziła mnie do miejsca, gdzie jakby ja zacząłem doświadczać kompleksowego Chrystusa. Ale musiałem sobie odpowiedzieć na takie pytania właśnie. Kim dla mnie jest? Kim On dla mnie jest? Kim On jest dla mnie? Ja pamiętam, jak ja sobie odpowiedziałem na to pytanie, to ja napisałem te kazania. Rozumiecie? Ja to poselstwo napisałem lata temu. Lata. Głoszę i to poselstwo w ogóle nie wiem.
że to pytanie zabrzmiało we mnie bardzo silnie, Artur, kim dla Ciebie jest Chrystus? I przede mną się rozpostarły masy moich problemów i wyzwań życiowych. Ja zobaczyłem Chrystusa, który w tym wszystkim działa z taką samą siłą, jak w momencie wyrwania mnie z piekła. Że to nie ma znaczenia, co u mnie teraz nie gra, bo ja już jestem własnością Boga i cokolwiek u mnie nie gra, to Bóg w to wjeżdża, rozumiecie? Dlatego, że ja jestem Jego własnością. Stałem się Jego częścią, Jego ciałem. Zobacz, masz ciało. Jak Cię coś boli, to nie jest ważne, że Cię boli palec u nogi, czy Cię boli ucho, czy Cię boli nos, czy Cię boli cokolwiek innego. Wiesz, co robisz? Ratujesz. Co robisz? Ratujesz swoje ciało. Też jest napisane, że nikt nie ma ciała swojego w nienawiści. Rozumiesz? Nikt. Ratujesz swoje ciało. Nawet jak się skaleczysz troszkę, oto sobie robię tutaj zaklejenie. Szczególnie to u dzieci widać. Przychodzi przeciął sobie palę, mówię, od rana faktycznie. Ale co, ale jest ciało dotknięte. Teraz, kiedy nasze życie jest w jakimś problemie, to jest dotykane ciało Boga. I co? I teraz co Bóg chce zrobić? Chce wyleczyć ten element ciała. Ja teraz mówię bardzo obrazowo, proroczo to opisuję. Rozumiecie? On chce wyleczyć ten element ciała, bo to jest dla niego bolesne. Tak to zróbmy, tak to nazwijmy roboczo na potrzeby tego procesu. Tak jak człowiek leczy element w ogóle swojego ciała. Ale problem polega na tym, że ponieważ jesteśmy odrębnymi jednostkami, nasze ciało nie jest odrębne jednostką, czyli mój palec nie musi wjeżdżać w mój mózg. Palec jest skaleczony, to jest sterylizowany. Mój mózg w niewolę bierze mój palec. Czyli sobie po prostu bierę. O tak, zawijam go i koniec. I palec ma, nie ma nic do powiedzenia. A jeżeli chodzi o ludzi, to ludzie mają coś do powiedzenia. Bo mają wolną wolę. Mój palec nie ma wolnej woli. Ale w ciele Chrystusa każdy ma wolną wolę. Każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, ma wolną wolę. I ten człowiek za pomocą tej wolnej woli musi przyjąć kompleksowo Chrystusa. Bo inaczej nie będzie w stanie być uzdrowiony. Tak to też nazwa. Ze swoich problemów. Rozumiecie? Dlatego musisz wiedzieć, kim dla Ciebie jest Chrystus. Musisz przyjść do Boga i spokutować, jeżeli w ogóle miałeś obraz szczątkowy Chrystusa. Jeżeli mówisz, no Chrystus to jest dla mnie tym, albo tamtym, nie. Albo wszystkim, albo niczym. Albo wszystko, albo nic. Albo wszystko, albo nic, jak w małżeństwie, albo wszystko, albo nic. Wiecie, u nas jest bardzo dużo ślubów w kościele, non stop, ale już następne chyba trzy razy, pięć kolejce człowieku. I teraz ja rozmawiam z tymi młodymi ludźmi przed tymi ślubami. Ja mówię, albo wszystko, albo nic, wchodzisz, albo nie wchodzisz. Jak wchodzisz, to na maksa. Na maksa. Rozumiecie? Uczymy ludzi też tego. Na maksa wchodzisz. Na maksa, nie tak. Że sobie zostawię jakiś tam element suwerenności. Żadnego elementu suwerenności. Wchodzisz, tak? Czy nie wchodzisz? O, wchodzę. Ja mówię, niech Cię Bóg strzeże. Chodź, mówię, ale na maksa. Kompleksowo też poznaj tego człowieka. Kompleksowo. U nas ludzie mają obowiązek przed ślubem omówić wszystkie sprawy. Wszystkie. Wszystkie. A trzy tematy w ogóle fundamentalne muszą mieć wykute na plaży. Finanse, dzieci, przepraszam, służba, dzieci i życie seksualne. Muszą mieć na plaży. Muszą mieć tu absolutną zgodność. I wiele innych czynników pokonania. Bo wtedy wiedzą, kto ty jesteś, kto ja jestem. Znają się. Rozumiesz? Nie biorą ze sobą ślubu i to jest osoba nieznana. Teraz się poznamy. Nie. Poznacie się przed ślubem. Dlaczego się poznacie przed ślubem? Bo musicie, tak, ze sobą współpracować. Oczywiście będziecie się dalej poznawać, to jest normalna historia.
rozwijać tę relację, ale fundamentalne rzeczy musicie mieć już teraz. I teraz, kiedy przyszedłeś do Jezusa, prawda, oddałeś Mu swoje życie, to rozpoczęła się Twoja przygoda, w której Ty musisz kompleksowo przyjąć wszystko, co ma Chrystus, co do Twojego życia, nie do życia innych ludzi. Jest taki jeden moment, jak już po zmartwychwstaniu idzie Piotr z Jezusem, a z tyłu tam Jan. A Piotr mówi, a tamten? To mi. A Jezus mówi, a co się obchodzi? Tam jest bardzo poważna doktrynalna rzecz pokazana. A choćby mówi chciał, żeby mówi, doczekał w ciele mojego powrotu. Tobie nic do tego. Ty chodź za mną. To jest bardzo personalne, osobiste. Boże, a dlaczego on tam idzie w tamtą stronę? A to nieważne, że on idzie w tamtą stronę. Ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Mam z tobą sprawę. A panie taką jak z nim? A co ci obchodziło? No bo on tak tutaj uzdrawia chorych, uwaga, chodź za mną. Mam dla ciebie pewną indywidualną rzecz, moją i twoją przygodę. Najpierw wejdę kompleksowo do wszystkich twoich problemów. Nie zajmę się nimi, chcę wejść do twoich problemów, chcę wejść do twoich mankamentów, chcę wejść do twoich deficytów, chcę tam wejść jako Chrystus. Do twoich. A Panie podniesie mnie tak jak Jego? Ciebie. Tak jak Ciebie należy podnieść. Rozumiecie? Ze mną coś zrobił Bóg. Coś szczególnego. Ja mam bardzo szczególną sprawę z Bogiem. Kiedy siedzimy z moją żoną, bo ona mówi do mnie tak. Ja bym nie chciała na 5 minut w swojej głowie się znaleźć. Na 5 minut. Ja bym się tam zgubiła. Ja się nie nadaję do tego. Ja ją rozumiem. Rozumiecie? Bo to jest moja sprawa z Bogiem. Nikomu nic do tego. Ja wpuściłem Ducha Świętego do moich problemów w szczególny sposób i on w szczególny sposób te moje problemy w ogóle zlikwidował. W bardzo szczególny sposób. I do głowy by mi nie przyszło, żeby się podzielić z ludźmi, posłuchajcie, większością sposobów, którymi podniósł mnie Bóg. Bo to by było mi do przyjęcia. Na pewno społeczeństwo, w którym żyjemy obecnie, nie przyjęłoby tego, w jaki sposób mnie Bóg podniósł różnymi rzeczami. I też nie dzielę się z ludźmi różnymi rzeczami, które ja przeżywam z Bogiem, a robię je z Bogiem i one przynoszą sukces dla Królestwa, bo jakbym powiedział, to bym został skreślony. Rozumiecie? Po prostu to było niemożliwe, żeby bo to jest moja sprawa z Chrystusem. Ja zawsze mówię, owoc się liczy. Owoc. Przynoszę owoc? Przynoszę sobie, aleluja. Nie pytaj mnie o nic więcej. Nie pytaj mnie o nic więcej. Ważne, że przynoszę owoc. Za kogo uważasz Chrystusa? Odpowiedz sobie na to pytanie. On dał ci świadectwo najpotężniejszego cudu, czyli uratowania cię od piekła. Nie zapytał cię, on cię nie pytał o to w ciemno. On cię pyta już dzisiaj jako nowonarodzonego z Bożego Ducha człowieka. Jako człowieka, który jest obywatelem nieba. Jako człowieka, który nie może utracić swojego zbawienia. Jako takiego człowieka on cię pyta, za kogo mnie uważasz? Uważasz mnie za zbyt małego do swoich problemów? Albo uważasz mnie za zbyt kontrowersyjnego do swoich problemów? Uważasz mnie za zbyt małego do rozwoju twojego życia? Zbyt małego. Opierajcie się na tym potężnym cudzie nowego narodzenia.
w waszym indywidualnym cudzie. Powtarzajcie to sobie. Ja do dzisiaj płaczę, jak chcecie, nie mam się na razie pożegnania. Siedzę i wspominam to w ogóle i płaczę. Rozumiecie? Bo ja wiem, co się wtedy wydarzyło. I na tej podstawie wpuściłem Chrystusa w sposób kompleksowy. Absolutnie kompleksowy. Kompleksowy. Wpuściliśmy do naszego małżeństwa Chrystusa w sposób kompleksowy. Podniósł nasze małżeństwo na poziom, na którym ono nigdy nie było. Nigdy. Ludzie często patrzą na naszą relację, co my robimy, jak my funkcjonujemy, ale co to jest? Chrystus mnie tam rzekł. A jak? A ja ci nie powiem. Bardziej powiem, że to zmienicie. Sam go wpuść do swojego życia. A zobaczysz, co się stanie. Pójdź. Mówisz. Zaryzykuj. Posłuchaj i zdecyduj, żeby zrealizować projekt. To są indywidualne projekty. Indywidualne. I tylko niektóre z części tych projektów wychodzą jako świadectwa. Rozumiesz? Niektóre z tych projektów. Dlatego tutaj Jezus w innej Ewangelii jest napisane, że mówi do Piotra: Piotrze, błogosławiony jesteś. Czyli jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem, bo nie ciało i krew ci to objawiły. Czyli ty tego, Piotrze, sobie nie wymyśliłeś. Nie byłbyś do tego zdolny. Człowiek nie może wymyślić sobie projektu Bożego, który ma wejść do jego życia. Człowiek nie może go wymyślić. Człowiek musi tam wpuścić Chrystusa do określonym projektu. Rozumiecie? Dlatego moja wielka prośba, abyście takie pytanie postawili sobie. Też jak będziecie głosili innym ludziom, bo to jest dobre pytanie, żeby im zadawać. Kim dla ciebie jest Chrystus? Jak do ciebie ludzie podejdą i powiedzą: wiesz, ja też jestem wierzący, ja wierzę w Jezusa. A będą to ludzie, którzy nie spotkali się z Bogiem. To może by zapytać, kim dla ciebie jest Bóg? Kim? Opłatkiem? Systemem zasad moralnych i etycznych? Porządkiem nabożeństwa? Kim dla ciebie jest Chrystus? Używajcie tego również, tej filozofii, jako przestrzeni ewangelizacyjnej. Bo to też jest do tego. Z ludźmi, którzy nie są posłuszni słowu, nie są posłuszni prawdzie, rozmawiacie również w takim sposób: kim dla ciebie jest Chrystus? Kim? Bo to, co sobą prezentujesz, daje nam taką dziwaczną odpowiedź, że jakby niekompletnie go znasz. Używajcie tego, ale przede wszystkim